To właśnie tu, w Domu Kultury Słowianin w Szczecinie, odbył się festiwal Rockin' Szczecin. Tegoroczna edycja gromadziła czołówkę folk-metalowych zespołów. Nie zabrakło emocji oraz dobrej dawki ostrego brzmienia. Dzieje się w Szczecinie. Monika Bielik, zapraszam na relację. Rockin' Szczecin to festiwal, który oferuje fanom dawkę muzyki z najwyższej półki. Tegoroczna edycja gromadziła gwiazdy folk metalu. Fani mocnego celtyckiego brzmienia z nutą charakterystycznych dla tego rodzaju muzyki instrumentów smyczkowych mogli znaleźć tam coś dla siebie. Na scenie wystąpiły m.in. takie zespoły jak Arkona, Black Messiah, Dalriada czy Percival Schuttenbach. No to jest druga edycja. Zaczęliśmy na początku tego roku festiwalem właśnie Rockin' Szczecin. Teraz robimy właśnie edycję folk metalową. I już na kwiecień, na 6 kwietnia mamy zaplanowany termin kolejnej edycji Rockin' Szczecin Festival, gdzie gwiazdą będzie niemiecki zespół Ostfront, grający muzykę podobną do muzyki wykonywanej przez zespół Rammstein. Arkona jest to rosyjska grupa pogan folk metalowa, która dzięki charyzmatycznej wokalistce szybko osiągnęła sukces. Album o nazwie Wozrażdienie, wydany w 2004 roku, zdobył uznanie w świecie muzyki i został ogłoszony jednym z najważniejszych i najlepszych projektów pogan folk metalowych. Udało nam się porozmawiać z wokalistką i zarazem jedną z założycieli grupy, m.in. o tym, skąd bierze pomysły na swoje teksty. W tekstach opisuję swoje spojrzenie na świat, to jak go postrzegam i co mam w swojej duszy. Nie mogę powiedzieć, dla kogo są konkretnie, to po prostu moje odczucia. W 2005 roku ukazał się trzeci album, na którym w całości zrezygnowali z syntezatorów dźwięku i zastąpili je prawdziwymi instrumentami. Dzięki temu zaczęli współpracę z muzykami folkowymi, co uzupełniło ich dotychczasowy repertuar. Ciężko określić, od kiedy zaczęliśmy się interesować jezycieństwem. Jesteśmy dziećmi przyrody, wierzymy w nią, a wiara chrześcijańska kiedyś była w nas, ale zaczęliśmy interesować się swoim pochodzeniem i różnymi kręgami i historiami z tym związanymi. A to wszystko przełożyło się na muzykę. W 2008 i 2010 roku zespół Arkona otrzymał dwie nagrody Metal Storm Awards w kategorii The Best Pogan Viking Folk Metal Album. Dla fanów zespołu mamy dobrą wiadomość. W najbliższym czasie zaplanowano już kilka koncertów. Jedziemy na dwa koncerty w Polsce, после этого, да, еще у нас. Na pewno zagramy jeszcze dwa koncerty w Polsce, następne w Holandii i Belgii. Odbędziemy też trasę koncertową po Rosji. Nie zapomnimy oczywiście o odpoczynku. Голландию, да, вот эти два концерта. Rockowe wydarzenie cieszy się w Szczecinie dużą popularnością. Nawet w dniu koncertu bilety zostały prawie całkowicie wyprzedane. Myślę, że sala klubu Słowianin będzie
pełna w dniu dzisiejszym. Przyjeżdżają ludzie i z Niemiec, bo widziałem tutaj gości z Berlina, przyjeżdżają ludzie z Opola, Poznania, Gdańska. Daleriada to kolejny zespół z listy wykonawców pochodzący z Węgier, a dokładnie z Sopronu. Swoją działalność zaczęli w 1998 roku, a nazwa zespołu pochodzi od Królestwa Szkotów. Jak sami mówią, bardzo cieszą się z przyjazdu do Szczecina i z możliwości wystąpienia na festiwalu. Nigdy wcześniej nie graliśmy w Polsce, dlatego dziękujemy za zaproszenie i możliwość występu. Jutro zagramy też we Wrocławiu. Mamy nawet fanów z Polski, których poznaliśmy na koncercie na Węgrzech. Podczas koncertu wykorzystaliśmy okazję do tego, aby sprawdzić, czy jest zapotrzebowanie na tego typu muzykę. Nie trudno dostrzec, że muzyka pop czy disco jest mocno rozpowszechniana i promowana przez wszelkie rozgłośnie radiowe i telewizyjne. Gramy folk metal, bo kochamy ten rodzaj muzyki. Nie niesie to za sobą żadnej myśli. Są ludzie, którzy lubią słuchać popu. My do nich nie należymy, ale nie mamy z tym problemu. Owszem, słuchamy różnej muzyki, takiej, która jest interesująca, unikalna i szczera. Muzycy przyznają, że słuchają różnej muzyki, ale już w najmłodszych latach objawiało się u nich zamiłowanie do mocnego rocka. Inspirujemy się różnymi rzeczami, ale wytworzyliśmy swój własny styl, w którym zawsze nawiązywaliśmy i będziemy nawiązywać do węgierskich korzeni. Polskę reprezentował Percival Schuttenbach, zespół, który powstał ponad 10 lat temu w Lubinie. Jednak wszyscy muzycy pochodzą z różnych stron Polski i świata. Jest tu scena międzynarodowa, bardzo miło nam występować wśród tak gwiazdorskiej obsady, to jest dla nas zaszczyt. Ich muzyka to często tradycyjne pieśni z terenów całej Słowiańszczyzny, podszyte ciekawymi, ciężkimi, metalowymi aranżacjami. I nie można pominąć faktu, że muzycy oprócz tego, że grają na podstawowych instrumentach, to dodatkowo wykorzystują w swoich projektach etniczne instrumenty, takie jak lutnia, lira, mandolina i gęśle. Uważacie, że w ogóle jest takie zapotrzebowanie na mroczną muzykę teraz, w dobie tych popowych gwiazd powstających jak grzyby po deszczu? Generalnie zapotrzebowanie rośnie. Rośnie z czasem, rośnie właśnie dzięki nam, artystom, którzy wykonują taką muzykę. Skąd to się wzięło? Ponieważ o tym się nie mówi, o tym się nie gra, a powinno się grać, więc... Jesteśmy my, żeby można grać. Można powiedzieć, że zamiłowanie do słowiańskiej muzyki wyssaliśmy z mlekiem matki, bo jesteśmy Słowianami. No ja mogę ogólnie powiedzieć, że teraz są taka moda i ogólnie nie tylko w Polsce, a w ogóle w świecie muzyka i ogólnie muzyka ekstremalna poszła w kierunku słowiańskich korzeni i odwrócenie się do rodzimej wiary, więc to mi się wydaje jest normalne, że tak w Polsce i w ogóle we wszystkich krajach słowiańskich teraz są bardzo, bardzo popularny jest folk metal. Zespół zapowiada pojawienie się nowego projektu niebawem oraz ukazanie się nowej płyty. Jeżeli chodzi o projekt folkowy, to premiera naszej najnowszej płyty pod tytułem Slava będzie w ciągu tygodnia. A jeżeli chodzi o projekt folk metalowy, to jesteśmy dalej w trakcie nagrywania płyty z Fantewit i ciężko mi jest powiedzieć, kiedy będzie premiera, ale będziemy chcieli w ciągu maksymalnie 2 miesięcy wydać chociaż kilka utworów, ponieważ on, no, nie ukrywam, jest oczekiwana i nasi fani bardzo, bardzo z niecierpliwością czekają i zmuszają nas do tego, żebyśmy... Jak nie wyjdzie, to chyba nas zlinczują po prostu. Yeah.
O tym, jak będą wyglądały kolejne edycje festiwalu, opowiedział Janusz Merc, organizator. Jesienią każdego roku będziemy organizować folk metalową edycję, a wiosną muzykę po prostu metalową, thrash metalową, death metalową czy po prostu heavy metalową. W przyszłym roku, 12 października, odbędzie się kolejna edycja Rock in Szczecin Folk Edition i będzie też jeden z koncertów będzie organizowany w piątek, 11 października w Katowicach. Czyli nie tylko Szczecin, a również Katowice. Niewątpliwie szczecinianie słuchający rocka i metalu nie mogą narzekać na brak atrakcji. Rock in Szczecin stał się wydarzeniem długo wyczekiwanym przez fanów, a sala Domu Kultury Słowianin była wypełniona po brzegi. Była to druga edycja i na pewno nie ostatnia.